Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W top 5 top lanerów mamy patch 5.8 i zaczniemy od omówienia kilku postaci, które nie załapały się do najlepszej piątki. Maokai od pewnego czasu królował na topie. Ma bardzo dobry wave clear, niezły damage i sustain. Meta mu sprzyja, jednak dostał bardzo dużo nerfów, a ostatni nerf na jego pasywkę spowodował, że inni top lanerzy po prostu go całkowicie zdeklasowali. Maokai jednak oferuje bardzo mocne teamfighty dzięki swojemu ultowi, który zmniejsza damage, oraz oczywiście w late game jego pasywka w teamfightach pozwala mu się bardzo dobrze leczyć, nawet po tych wszystkich nerfach, ponieważ pasywka na 18 chyba levelu wyrównuje się z tym, co było wcześniej. Riven zawsze gdzieś na topie miała swoje miejsce, jest to jedna z tych postaci, którym nigdy nie wolno dać przewagi, jednak w tank mecie tego aż tak bardzo nie widać. Ma bardzo dobry damage oraz duży sustain dzięki tarczy. Jeśli straci dużo w early game, to ciężko będzie się jej odbić. W teamfightach, obita efektami crowd control, raczej zbyt dużo nie zrobi. Jest jednak postacią, która w dobrych rękach może zdziałać naprawdę cuda. Gnar to solidny pick, w early mocny w poszczególnych matchupach, a w late game i mid game oferuje nieziemskie efekty crowd control i potrafi sam odmienić cały teamfight dzięki jednemu ultowi. Na ten moment spotkała go sytuacja podobna do Maokaja, a do top 5 nie załapał się ze względu na konieczność kontroli Rage'a oraz postaci, które przeciwko niemu nie mają dużych problemów. Jedną z nich jest Sion, którego postawiłem na 5 miejscu. Od reworka zadomowił się na topie i jest naprawdę mocny. Ma tarczę, duży damage, inicjację i do tego dostaje HP za farmienie. Wszystko to, czego potrzebuje dobry tank, no a może poza faktem, że nie ma nic na przeciwnego tanka. Jest dość nisko, ponieważ dostał dużo nerfów i nie jest już aż tak potężny w early jak kiedyś. Na 4. miejscu postawiłem Rumble'a. Rumble to top laner z innej beczki. Posiada sustain z tarczy, bardzo mocnego slowa, duży bazowy damage, dzięki któremu potrzebuje tylko flat magic penę. No i oczywiście jednego z mocniejszych ultów do engage'a, no albo ucieczki. Jeśli oglądaliście MSI, to wiecie, że Rumble to jedna z mocniejszych postaci w tym momencie. Dalej na 3. miejscu mamy Vladimira, który oczywiście może być grany na midzie. Budując damage dostaje HP i potrafi zniszczyć każdy teamfight. Na linii jest bardzo mocny ze swoim sustainem i możliwością nieskończonego puszowania. Nawet gdy niezbyt poszedł mu early game, to i tak jego ult uratuje sytuację w każdej walce. Boryka się niestety z brakiem efektów crowd control i tym, że po prostu łatwo go zgankować. Na 2. miejscu ustawiłem Irelię. Ma sustain, solidny efekt crowd control, bardzo dobrą mobilność, no i oczywiście true damage. Jest mocna w każdej fazie gry, a szczególnie w mid game, gdy zdobędzie Trinity Force'a. Główne jej zadanie to zabicie papierowych postaci, a potem przerzucenie się na najgrubszego tanka. Niestety upada w late game, jako że jej true damage nie skaluje się z niczym, także celujcie w gry poniżej 40 minut. Teraz na 1. miejscu jest Hecarim. Grajcie jeśli tylko możecie, Hecarim jest top lanerem marzeń, ma ogromny sustain z W, bardzo duży damage kiedy wjedzie w kogoś na homeguardach z teleportem oraz oczywiście ulta z absurdalnym zasięgiem. Do tego potrzebuje tylko jednego itemu i może praktycznie ruszać na każdego, żaden przeciwnik na linii nie stwierdzi, że przyjaźń to magia, gdy go spotka. Postać, która jest super tankiem i do tego bije więcej niż większość midlanerów, zasługuje na 1. miejsce. To już jest koniec tego top 5 najlepszych top lanerów. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to zachęcam do dyskusji w komentarzach. Na 200 łapek zrobimy sobie top 5 supportów. Na tę chwilę niestety muszę się z Wami pożegnać. Dzięki za oglądnięcie i na razie.